Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Dominik Szafarz pyta: Panie Stanisławie, co doradziłby Pan wyborcom w kwestii referendum? Jakie jest Pana zdanie na temat zasadności jego przeprowadzania? Pozdrawiam. No, według mojego rozeznania to referendum nie ma charakteru wiążącego. W związku z tym zasadność jego przeprowadzenia jest czysto propagandowa. Co ja bym wobec tego radził wyborcom? No ja, najgorsze są nieproszone rady. Wyborcy, ja zakładam, że każdy wyborca jest dużym chłopczykiem, czy wyborczyni jest dużą dziewczynką. W związku z tym wie, co ma robić. Powiem tylko, co ja zrobię. Ja w referendum, w tych arkuszach referendalnych skreślę tak i nie. W związku z tym mój głos będzie nieważny, tak jakby go nie było, ale nikt mi nie zarzuci, że nie wziąłem udziału w referendum. Gdyby referendum było wiążące, a to bym się zachował inaczej, to bym wtedy normalnie głosował, ale ponieważ uważam, że ono ma charakter czysto propagandowy, a poza tym służy temu, żeby rząd wydał na kampanię wyborczą środki poza kontrolą Państwowej Komisji Wyborczej, no to nie zamierzam mu w tym pomagać, bo to wszystko z naszych podatków się bierze. Pan Michał Fedorczyk. Panie Stanisławie, zastanawiam się, jak to było za Pana lat młodzieńczych. Czy młode kobiety też latały jak teraz bez staników, bez skrupułów? I czy ogólnie seksualizacja też była na takim poziomie, jak jest obecnie? Jaka jest Pana rada dla młodych ludzi, którzy obecnie żyją w czasie takiego niczym niezahamowanego ekshibicjonizmu? I czy ewentualnie uważa Pan, że jest szansa, że to się kiedyś zmieni? Jeśli Pana odpowiedź brzmi tak, to co ewentualnie może zainicjować zmianę takiego trendu? Nie wiem, co może zainicjować. Myślę, że tak jak we wszystkich sprawach, tak samo i w tej, mamy do czynienia na przestrzeni lat z przypływami i odpływami. Bardzo możliwe, że na tę rozpasaną seksualizację odpowiedzią będzie jakaś taka purytańska reakcja. No ale nie wiem, być może, że albo przyjdą tutaj muzułmanie i wszystkie te wyzwolone kobiety ubiorą w gelabije, kijem zapędzą do haremu pod czujną eunucha straż. No i wtedy skończy się seksualizacja. Będą tam w tym haremie pokornie ćwierkać i tam obsługiwać tych baszów. No i tyle. Więc tak się może to skończyć. Tak się może to skończyć. Proszę Państwa, a jak to było za moich lat młodzieńczych? No za moich lat młodzieńczych to się właśnie zaczynało. Ja w 1968 roku byłem studentem. Wtedy, kiedy właśnie na Zachodzie wybuchła rewolta młodzieżowa pod hasłem zabrania się zabraniać. Zabrania się zabraniać, co bardzo wielu młodych ludzi uznało, że może się gzić tam wszyscy ze wszystkimi i tak dalej. Do czego to doprowadziło? No, tu muszę się odwołać do pamiętników Adama Grzymały-Siedleckiego. Otóż on tam pisze, jak to w 1919 roku podczas konferencji wersalskiej był w Paryżu jako dziennikarz. No i tam zaprzyjaźnił się z pewnym starszym Francuzem, takim rentierem, bardzo ciekawym człowiekiem, no i któregoś wieczoru, jak pisze Grzymała-Siedlecki, taka wiadomość się tam rozeszła po Paryżu, że w jednym z kabaretów dają numer, w którym występuje kobieta całkiem naga. Całkiem naga. Ten Francuz bardzo się zmartwił. I mówi, to bardzo niedobrze, to bardzo niedobrze, prawda? Tak przyzwyczają mężczyzn do kobiecej nagości, że mężczyzna straci pociąg do kobiety.
I z czymś takim chyba mamy już teraz do czynienia. Im bardziej się kobiety rozbierają, im bardziej poddają się ekshibicjonizmowi, tym większa rzesza pedestów. No i to widać, że to po prostu kobiety przestają być dla mężczyzn pociągające. No bo proszę Państwa, jeszcze za moich takich bardzo młodych czasów, no to cały wabik polegał na tym, na tajemnicy. A jak nie ma żadnej tajemnicy, no to myślę tak, no to każdy może sądzić po sobie, więc ja też po sobie sądzę. Myślę, że mężczyznę pociąga to, że kobietę zdobywa. Takiego normalnego oczywiście, nie jakąś łajzę, bo tu łajza to tam jasne, ale normalnego mężczyznę pociąga to, że kobietę zdobywa, że właśnie on tak ją tam potrafi upieścić, że ona tam mdleje i tak dalej. No to mu przynosi dodatkową satysfakcję. Jak nie musi kobiety zdobywać, bo ona nogi rozkłada, to właściwie to się robi całkiem takie mechaniczne. W związku z tym żadnej atrakcji w tym nie ma. A jeszcze w dodatku jeszcze gorzej, bo tu ci wszyscy seksuologowie, psychologowie, bo to oni muszą pieniądze zarabiać, no to tam tworzą straszliwą wiedzę na ten temat. Tam 77 płci i ludzie, sfera, która kiedyś przynosiła ludziom dużo radości, to teraz tam dostarcza im nerwic tylko. Rozumiem, że psychologom i tym seksuologom napędza to pacjentów, oni tam ich faszerują jakimiś farmaceutykami albo tam im jakieś te terapie zalecają takie, żeby pytają się, czy im się nie śnią przypadkiem obłówki albo szafy, no i takie potem wyciągają z tego wnioski, no to ja to rozumiem. Natomiast to, że ludzie takim się poddają, takiej szarlatanerii, to uważam, że to jest dowód takiego upadku, nawet nie obyczajów, tylko upadku intelektualnego. Ludzie są coraz głupsi się robią, no i tu niestety będzie to miało swoje konsekwencje. Adam Smoleński. Szanowny panie Stanisławie, krótka piłka, bez migania się od odpowiedzi. Którą opcję pan wybiera? Róbmy sobie na ręce, czy forsa jest najważniejsza? Pozdrawiam serdecznie. Proszę pana, to nie jest alternatywa. Nie wiem, czy pan się zastanowił, stawiając to pytanie, jeszcze w dodatku tu wymagając ode mnie, żebym się nie migał od odpowiedzi. Nie zamierzam się migać. Róbmy sobie na ręce, opcja róbmy sobie na ręce jest praktykowana dlatego, że forsa jest najważniejsza. No co to znaczy, róbmy sobie na ręce? No to właśnie róbmy sobie. Także to nie jest alternatywa, szanowny panie. Róbmy sobie na ręce. Ta postawa jest upowszechniona dlatego, że forsa jest najważniejsza. Także tak to widzę. Nie ma między czym a czym wybierać. Christo 01. Drogi panie Stanisławie, nurtuje mnie to, dlaczego Konfederacja nawet nie wspomniała publicznie o haniebnej umowie z Rio grudnia 2016. Przecież to by jeszcze bardziej zniechęciło ludzi do PiS-dzielców. Pozdrawiam serdecznie. No, o ile pamiętam, to Konfederacja wspominała o tej umowie i domagała się wyjaśnień w tej sprawie, ale głuche milczenie było jej odpowiedzią, więc no, przestała się domagać, bo wie pan, to by było trochę takie, sprawiałoby wrażenie obsesji, że już nic, tylko się bez przerwy domaga wyjaśnienia. Ale z tego co wiem, to ta Konfederacja tę sprawę poruszała. Belia Nify.
Pytanie. Panie Stanisławie, dawno temu w jednym filmie wspomniał Pan o pośle, który z mównicy sejmowej mówił coś o tym, że bierze leki i nie jest podatny na zaloty płci pięknej. Czy mógłby Pan przypomnieć, jak i w jakich okolicznościach to przebiegało? Proszę Pana, to musiało być chyba bardzo dawno, bo ja w ogóle nie przypominam sobie czegoś takiego. Nie przypominam sobie, żebym coś takiego mówił, bo w ogóle nie przypominam sobie takiej sceny. Nie wiem, może jakieś nieporozumienie, może to kto inny mówił, a Pan to skojarzył ze mną. Drugie pytanie. Wiem, że już Pan wymieniał, ale czy mógłby Pan kolejny raz polecić jakieś ciekawe wiersze, w które warto się zagłębić? Wspomniał Pan kiedyś, że nauka wierszy jest dobra na pamięć, więc postanowiłem spróbować. Proszę Pana, no, proszę Państwa, ja tutaj postaram się o kolejny taki odcinek poezji Niknezji, to tam jakieś wiersze zaprezentuję, ale myślę, że no, ciekawe wiersze. No, takim na przykład ta Kazimiera Iłakowiczówna pisała takie ciekawe wiersze, na przykład jeden taki, który recytowała Halina Mikołajska podczas takiego koncertu jednego wiersza tam w kościele świętej Anny, jeszcze za komuny głębokiej, to był 70. któryś rok, z udziałem prymasa Wyszyńskiego pod patronatem jego i on tam był obecny, wygłosił bardzo piękne słowo wstępne, takie naprawdę głębokie. No i Halina Mikołajska otwierała ten koncert jednego wiersza, właśnie recytując wiersz Kazimiery Iłakowiczówny. Wiersz się zaczynał tak. Tego się nie da obejść. Bóg jest wszędzie, w każdym dzikim i strasznym obrzędzie. Rodzi go tam coś nie tylko modlitw, kadzidlany kwiat, ale tam coś tam i topór i kat. Jeśli w Żydzie prowadzonym przez Niemców na mękę, to także w Niemcach tych. No bardzo ciekawy wiersz i taki rzeczywiście inspirujący do rozmaitych przemyśleń. Ale mówię, ja postaram się zrobić jakiś taki odcinek z cyklu poezji Niknezji, no to wybiorę parę wierszy, będzie się mógł Pan ich uczyć na pamięć. Jan Nowak. Jakie ma Pan zdanie o Willy Brandcie? No, Willy Brandt to był Niemiec, który wojnę spędził w opozycji do Hitlera. Tam on, nie wiem, czy w Norwegii, zdaje się, tam się schował, czy coś takiego. Dokładnie nie pamiętam. Bym sobie przypomniał, gdybym wcześniej wiedział, że takie pytanie padnie. No i później piął się, jak już w Republice Federalnej Niemiec, tam piął się po szczeblach kariery, wreszcie został kanclerzem. Wreszcie został kanclerzem. No i w 1970 roku, jeśli dobrze pamiętam, w grudniu przyjechał do Warszawy. No i tam oczywiście ukląk przed pomnikiem bohaterów getta, ale podpisał z polskimi władzami uznanie granicy na Odrze i Nysie. To wcale w Niemczech nie było popularne takie. To było zresztą ciekawe z punktu widzenia prawno-międzynarodowego, przecież Republika Federalna Niemiec z Polską nie graniczyła. Polska graniczyła z Niemiecką Republiką Demokratyczną, ale polskie władze ówczesne uznały uznanie przez kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, która z Polską nie graniczyła, za wielkie osiągnięcie dyplomatyczne.
uznanie tej granicy na Odrze i Nysie. To ciekawe, bo teraz jak tam to trochę hałasu wzbudził taki plakat SPD, w którym tam dano do zrozumienia, autor tego plakatu, a to SPD rządząca, dała do zrozumienia, że no, sprawa dokończenia procesu zjednoczenia Niemiec wcale nie jest Niemcom współczesnym tak bardzo obojętna, więc tutaj musimy uważać, bo rzeczywiście może nas spotkać taka przykra niespodzianka. No a Willy Brandt już nie żyje, w związku z tym cóż, nie będzie w stanie temu przeciwdziałać. Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl. Beholder Hoffman. Przy okazji ujawnienia teczek przez wdowę po Kiszczaku, Janusz Korwin-Mikke powiedział, że takich teczek jest wiele gdzieś tam pochowanych w szafach różnych ludzi. Powiedział też, że po jego śmierci też będą takie teczki ujawnione. Wiem, że nie jest pan Korwin-Mikke, ale czy ma pan jakąś wiedzę o tym? Pozdrawiam. No, nie przypominam sobie, żeby Janusz Korwin-Mikke coś takiego mówił, że po jego śmierci jakieś teczki będą ujawnione. Wiem, że on teczki swoje ma w IPN-ie, bo bezpieka tam rozmaite psoty mu robiła, więc był internowany. Zresztą tam go poznałem osobiście w obozie dla internowanych w Białęce, więc z całą pewnością, ale to o ile mi wiadomo, to on te teczki czytał przynajmniej, podobnie jak ja swoje i wtedy, i nawet ja swoje też dostałem, podobnie jak i on pewnie dostał. Natomiast ja się z nim zgadzam, że wiele teczek jest poutykanych, bo każdy ubek, no może nie każdy, ale większość ubeków takie, że tak powiem, polisy ubezpieczeniowe sobie tam zagwarantowała. Przynajmniej na parę lat to dosyć skuteczne było. Zwracam uwagę, że skąd się może brać taka mocna pozycja Adama Michnika, pan redaktora Adama Michnika, że żaden sąd się nie ośmieli mu krzywdy zrobić. Ano stąd, że to on właśnie był w tej komisji, która w 1989 roku buszowała po archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nie pozostawiając za sobą żadnych śladów. No i nikt nie wie, tam autorytety moralne, tam duchowieństwo przewielebne, nie wie, co on tam zobaczył, co sobie tam sfotografował, zeskanował, co sobie schował. No i dlatego pan redaktor Michnik zażywa reputację autorytetu moralnego, no i z wyżyn tej swojej wieżyskości słoniowej tam udziela różnych zbawiennych pouczeń. Teraz na przykład ostatnio w związku z tymi generałami, którzy podali się do dymisji, to pan redaktor Michnik powiedział, że jak rząd się nie może dogadać z wojskiem, to powinien być zmieniony. No, to z bezpieką, jak się nie może dogadać, to też powinien być, tym bardziej powinien być zmieniony. Tak wyłazi z Archanioła stara świnia faszystowska. Powiedziałby poeta, ja tak nie powiem, bo to kurczę grozi mi procesem o zniesławienie, a te trzy procesy, które tam mam, to mi wystarczą w zupełności. I pani Ewa Szczepanowska, wspierająca kanał. Dziękuję za wspieranie kanału. Szanowny panie Stanisławie, rewolucja obyczajowa i seksualna lat 60. to fascynujący temat. Zadawane pytania świadczą, że wielu młodych ludzi nie zna korzeni dzisiejszej obyczajowości. Wiadomo, dla nich to prehistoria.
nie uwłaczając nikomu. Bardzo proszę o wykład na ten temat, serdecznie pozdrawiam. No wykładu ja tu nie będę przedstawiał, bo to by za długo trwało. Powiem tylko, że rewolucja ta seksualna to się kojarzy z rokiem 1900, no wybuchła wtedy roku 1968 na Zachodzie. Moim zdaniem był to program pilotażowy nowej strategii rewolucji komunistycznej. Przypomnę, że ta rewolucja obyczajowa rozpoczęła się pod hasłem zabrania się zabraniać. Zabrania się zabraniać. Wszystko jest dozwolone, wszystko jest dozwolone. A minęło kilkadziesiąt lat i co widzimy? Lista rzeczy zabronionych coraz bardziej się wydłuża. O czym to świadczy? Że na drodze rewolucji komunistycznej etap umizgów już się skończył i teraz wkraczamy w etap surowości. O, jak się on skończy, to jeszcze nie wiemy, ale wcale bym nie wykluczał, że będzie się kończył dołami z wapnem, jak to w przypadku rewolucji. I tą przestrogą kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Proszę Państwa, mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na targi książki do Krakowa, które odbędą się w dniach 26 do 29 października włącznie w takim pawilonie wystawowym przy ulicy Galicyjskiej 9, jeśli dobrze pamiętam. Tam wydawnictwo Capital Book będzie miało swoje stoisko i tam będą moje książki. Ja będę te książki podpisywał z przyjemnością dla tych z Państwa, którzy je zakupią. No a poza tym bardzo możliwe, że, bo już tam rozmawiałem z pewnymi osobami w Krakowie, że podczas tych targów prawdopodobnie będę jakieś publiczne spotkanie w Krakowie miał. Jeszcze nie wiem gdzie i kiedy, o której, którego dnia, o której godzinie, ale na pewno coś takiego zostanie zorganizowane, to z góry Państwa zapraszam. I jeszcze na jedną uroczystość chciałbym Państwa zaprosić, korzystając z tej okazji. Mianowicie, jak zwykle 10 listopada odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej imienia Józefa Mackiewicza tegorocznemu laureatowi i wręczenie wyróżnień autorom wyróżnionym. Uroczystość odbędzie się 10 listopada o godzinie 17 w Domu Dziennikarza przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Zapraszam serdecznie.